Siema ze strony Tobiek, 453 odcinek już jest nasz, że nagrany, nagrywany bardziej, ale no, wygrałem się, szczerze, na tamtym mocno, szczerze. I teraz patrzę, to jest 50-50, chodzi o to, że o karty, gapisz, no bo kartę u mnie to... Powinno sobie niedługo zmienić, tak naprawdę. Ale że jeszcze nie tykam jej w ogóle. Przecisnę na dalej i niektórzy mówią, jak to można GTX przecisnąć normalnie? Jakby... Nie każdego na... Nie każdy złotem zarabia, by kupić to, po prostu. Ja akurat tu zbieram, bo zbieram na mocny projekt, żeby powiedzmy... Tam miałby być jeszcze... Ten projekt, co zbieram, no to miało być jeszcze większa rzecz, bo przy mikrofonu tego wszystkiego, tego bardziej tego mocniejszego mikrofonu, nie te 20-20, tam to wszystko. Czyli takie bardziej, że jeszcze może jakiś LED sobie walnąć, coś w tym, ale niestety to nie wbiegło, walnął procesor, jako tak walnął, niestety. Nie wiem, nie będę z tego zadowolony, ale teraz, szczerze, grafikę, no to... Przejdę się na RTX-a, ale że to... Czasami jakiegoś RTX-a dobrego dorwać, to jest jak te kupienie 4 razy tych procesorów, co, to tego co mam teraz w komputerze, to jest takie, no tak 5000 minimum trzeba liczyć. Niestety, to nie jest jakby mała suma, nie powiem, że to nie jest mało, to jest trochę duże, nie powiem, że nie. Niektórych to zbierali, no to okej. Okay. Przekupili, ale dać się na GTX-ie. Jeszcze jak tego nie naszego, bo mam FPS-y przez swój procesor, jaki mam. Się strasznie z tego cieszę, że... jeszcze kaszl, kurna. Mam nadzieję, że to jeszcze jakoś... wyniknie... Że się jakoś sobie dokupię kartę graficzną, powiedzmy, dodatkową, by otrzymywała to nagrywanie, to wszystko. Może zobaczymy, jak to wypadnie. Może ceny wrócą jeszcze kiedyś do normalnych, może. Ale mogę mówić, że nie. Naprawdę. Ale no, bądźmy dobrej myśli. Jak to mówią. Teraz mogę tak, trochę teraz przystopuję. Próbuję przystosowywać, zmieniając temat. Bo teraz jak już mam, to teraz chcę mi znowu, żeby zakasło, a ja powstrzymuję to niestety, ale... Zdać może powiecie, bo jak mówiłem, że się zaszczepię, to może ktoś powiedzieć, że no teraz po szczepionce. Ale zaszczepiłem się z tego, że wyjeżdżałem. Może bym się nie zaszczepił, nie wiadomo. Ale jako tako jest. Ja po prostu zaszczepiłem. Bo jak wyjeżdżam, no to sami... Tam gdzie byliśmy w hotelu, no to bez zaszczepienia nie ma opcji, że przyjmą. I tak dalej. Więc no. Ale to o ile już minęło? Ponad 3 tygodnie. Od zaszczepienia. To. No to jest ponad 3 tygodnie, ale wy nawet nie wiecie, kiedy nagrywam. I know. Ale no. Żyję, nie umarłem, więc no. Jakoś jest dobrze. Czy jakiś temat mam? Szczerze ogólny? A! Eksperymentalne sobie tam pobrałem. Wersję 1.18. Mogę powiedzieć, że jest trochę dopicowana mocno, bo... Strzelając to, bo... No... Mogę powiedzieć, że nie... Jakby nie... Robiłem się w eksperymentalne te, ale jak patrzyłem na to, to jest strasznie OP ta wersja, bo no kurno, takie kaniony, no to teraz osoby na tym 14 czy tam kopanie w dół mocno nie będą mogli sobie pozwolić, bo kanion i pyk, umierasz już. Więc to będzie OP. A szczerze, no testowałem na tym eksperymentalnym, to w sumie dobrze zmienię procesor, bo tamten procesor, no tak, niestety, ale niefartownie też mógł. A jakby nie poszedł, jakby nie zmienił, no to przykładne by było. Teraz to jest
miodzie, bo jakby Minecraft teraz wyrabia z tym, co robię i jest to jako tako ok, więc nie mam problemu z FPS-ami. Stricte. Ale kiedy ta ogólna wersja wejdzie, to ja nie wiem. To może zamienimy. Skupiłem na pewno save na wypadek. I wejdziemy na to, przetestujemy save'a na tym. Może, że to tempo to jest przed... Nawet 1.17 ten save, no to wątpię, że już od razu będę mieć już tak, tam tak wszystko, że nowe cave'y. Wątpię, ale no. I ja nawet jak testowałem tego naszego ulubionego tego eksperymentalnego, to nie jedna rzecz mnie zdziwiła mocno, bo powiedziałem chyba, jak sobie mówiłem po prostu, czy to dobre było wtedy, nie pamiętam, ale to są nagrywki, wypatrzymy mnie w sumie na swój walu, że jak spotkałem mini zombie, słyszałem? Czy mi się zdawało? Może. Że te, przynajmniej kopalnie, widziałem ich masakrycznie dużo, jeżeli byłem powiedzmy na Pekatorze, bo jakbym myślał gdzieś się wkopać, to bym od razu wszedł do spawner tych pająków, automatycznie. Chciałem sobie kopać, jak wszedłem na tym, na survivalu, bo nie odpalałem jeszcze tego creative'a. To patrzę jak się, i później coś mi się tu nie podoba, co wszedłem na tego i bym automatycznie wkopał się na nad spawnerem byłbym, więc no śmiesznie jak tako, ale no. I opuszczone kopalnie, jeśli znajdę się, no się ma być jak ten, to to jest win rate mocny, jak po prostu typowo może ten było, jak patrzę sobie na no na spectatorze typowo, to jakbym tam ci się kopał, to patrzyłem, obok był następny, inny, niepołączony i następny spawner. I tam tamten z tym, co bym się wkupywał, były dwa. W kolejnym trzy takie, powiedziałbym, fajne tem. I to jest, i to i strasznie kopalnie, kilka kopalni było strasznie blisko siebie, czyli był taka mocna, duża kopalnia, ale no. Mówię o tym, ale no. Tak to już jest. No 1.17 ma być. Tam to jest eksperymentalne, to u Ardena tam to nie było. Ale... szczerze? No dopiero na ogólnej wersji 1.18, czyli... nawet jakby tutaj było i bym przeszedł na tą wersję, ten 18, to ogólnie by podziałać sobie tak o ogólnie podziałać sobie powiedzmy spotkać Wardena, no to muszę mieć typowego save'a na 1.18, typowego, jak nawet jakby wyszło 1.18, czyli musiałbym tego singla zakończyć, ogólnikowo zakończyć go, po prostu dać wam save'a i zacząć 1.18, no to wtedy Wardena mógłbym spotkać. I że to jest taki trochę mini boss, można tak szczerze powiedzieć, bo to bossem tego mogę nie nazwać, ale tak, tego mini bossem to jest strukturowo, czy powiedzmy po prostu jest tym mini bossem. Ale no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tych, nie no. Żeby nawet tego ten, no to musimy jakieś modyfikacje grać tam do topaka. Ale no, szczerze na razie w takie rzeczy bym się... Nie chcę się bawić w takie rzeczy, po prostu gram na jakiej gram wersji, na razie nie zmieniam. Mam dalej... Tak, dobra. Myślę, że nie mam. No, ale mam że... Mógł być szczęśliwie akurat. Jest już inaczej w stosunku tego, co miałem wcześniejszy komputer. Komputer. Procesor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chyba jeden z tak.
No dobrze. Teraz w sumie nadmieniając. Te, coś mi się podoba, albo coś puściłem, albo... Dawało mi się. Okej. Okay. Myślałem, że coś mi się w tyle odpaliło. To by było śmieszne. Ale no. W sumie zobaczymy, jakbym zmienił sobie... mówiłem to chyba. Proszę, nie, jak nie, no to... Mam sobie trochę uzbierać. Jeszcze uzbierać mocno. I próbować... Kupić sobie mikrofon. Z tam setupem, czyli... DBX-em, XR-em nowym, ten XR, który miałem popsuty, był też. Powiem wam. Tam chyba... Choć jeszcze czekna czeka. Na... Nie 3,5 mm, tylko to... Tylko 6,3 mm. Ouu. Ja tam chyba z boku, tam u góry. No tutaj to mi się zdrespia, I know. Daj mi się zagenerować HP. Cię mogę zabijać. Czekaj. Tutaj chyba był... Creeper? Coś w tym stylu. Albo mi się zdawało. O, tu jest w ogóle ciemno. Jest jakieś... A tu był creeper. I tutaj szkielet. Ty boja! Ja tu... Liczy mi coś. Tak. Nie po... Szkielet. A kto to odkrył? Do tyle? A tam chyba farmiłem creepery, to wszystko by... Tak, to wszystko, ale w sumie jak teraz mamy... Dwie działające farmy. Względem tego, że jeszcze mamy trzecią tam w budowie, której nie kończę jeszcze na razie. Jeszcze jedną, no to... Mamy trochę jeszcze. Z tej strony mogę wiedzieć, I know. No. Już nie. Dobra. Przepraszam, dy. Okej. A w sumie tak, po lawę. Po lawę i później po drewnu. Będziemy musieli teraz złote marchewki kupować sobie już. Powoli to wychodzi. Już? Tyle. Co ciekawe byłbym, czy coś tutaj w ogóle działa w tej farmie mojej. Śmiałbym się, jak jeszcze gąbą teraz zdobyłem. Nie byjąc tam w ogóle ani razu. W sumie jak... Tylko jak tam bym poleciał. Ogólnie... Do... W sumie możemy polecieć i tak mamy... Jak będziemy przepalać, to tak musimy poczekać i tak... Drewno pozbieramy przy okazji, jeśli ktoś przepali wszystko. No, w sumie plus jeden. Myślę, że mi to spoko wyglądało. No się ma na tym zombie. Dobra, tyk. Jesteśmy już po drugiej stronie.
Jedna lawa, druga, trzecia. I tak dalej, i tak dalej. Ja takiego sobie mógłbym na razie zostawić. To train, to sobie może wezmę. Tu były emeraldy. No. Panie Wieśniaku, mamy, ma pan złą informację, że będą od pana kupował marchewki. No w sumie zarobisz, ale nie tak dużo. W sumie trochę zarobił. W sumie trzy, tutaj. Jeden meret za trzy marchewki jest trochę stonks, powiedziałbym. Dobra. I go zobaczymy, co tam się dzieje. Rzeczywistość, co się tam dzieje. Usunę, nawet nie mam co patrzeć, że tam jakieś lagi są. Nie będzie lagów, bo... No, przepraszam bardzo, ale... Jest już jakby... A, tak lecę i tutaj... Podleciałem tylko. Już farma zaczęła działać. By the way. Sobie to musimy skończyć tam chyba. Kotów nie mieliśmy, dlatego nie skończyliśmy tego. Przypuszczam. No ładnie to leci. Powiem, że nie. Chyba koty tam mam wystarczająco, tylko chyba nie zdobyłam. Tak. A musimy to szczerze zakończyć już niedługo. Tylko ile nam jeszcze odcinek zajmie na to? No tutaj kota tylko... Aha! Chyba wełny nie mieliśmy, dlatego chyba nie ro... W sumie... Logiczne. No po prostu wełny nie mamy. To miałby sens, szczerze. Szczególnie, że wełny nie mamy po prostu. I to może być taka odznaka, że wełny po prostu nie mamy. Coś mi się zdaje, że to był chyba główny wątek. Ale golem dalej lubi tutaj w ogóle spadać. Panie golemie. Przykrością pana ogłaszam, że pan nie może tutaj być. Dobra, chyba mi już HP zjechał. Daj mi się panie wychylować. Nie wiem, czy mi coś naprawiło się, ale no. Na pankę bym się szczerze naprawiło. W sumie przydałoby się chociaż kilom naprawić. No. Ale teraz Rytra jest mocno stonks, jakbym szczerze powiedział. Co, jedno zużyło, a mamy dalej ponad 400. Jest takie... A nie tu. Tu. Dzień dobry, pająki. Będziemy się znowu z wami bawić. W sumie długo już koniec odcinka, tak naprawdę. Nam się zbliżając. Znaczy, że po prostu kończy nam, ale no. Naprawdę. Chociaż to. Well. Szkoda, że to jest jeden spawner. Szkoda, że jakbym znalazł tam drugi gdzieś, ale drugi chyba rozwalam, ale... Czy by tam pająki przypłynęły? Wątpię. Chyba, że jakiś tam znaleźć gdzieś niedaleko deko w tej jaskini i później tam. Na początku mi naprawdę zbroję. Okej. Okay. Tam, że płyną tu. Więc to by było dobre w sumie. Wiem, że nie. Teraz pH kilof naprawia, dobra, no. Erytra mi naprawiało. O no, no. Cześć, hej. Już.
Teraz mi zwraca ciągle naprawę. A my co? Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie się. Hej.